Witam wszystkich serdecznie w motovlogu. Jestem w Katowicach, obejrzałem sobie kaski. Już mniej więcej wiem, jakie modele mnie interesowały, jakbym podjął tą decyzję, żeby sobie kupić nowy kask na ten sezon. Także Katowice, jestem w Katowicach i chciałbym w tym motovlogu pogadać o tym moim problemie sprzedaży motocykla. Dlaczego jest tak, że ciężko jest mi sprzedać motor? Już go próbuję sprzedać od bodajże września. Od września 2014. I z początku była cena 6200. Bo tam wymieniłem napęd za 500 od razu dla nowego właściciela. No myślałem, że to dobra cena, nie? 6200. Znaczy to była taka cena jeszcze do negocjacji. Ale zainteresowania brak. Znaczy jeden gość oglądał, ale ten mnie zdenerwował. Myślał, że tam jeszcze trzeba włożyć 3000 w naprawy. To było śmieszne, bo tak. Przyjechałem do niego specjalnie do Katowic, żeby sobie obejrzał motor. A on takie testy robił z swoim kolegą. Wszystko tam kołem ruszali. Kurde, tu mówili, że tu jest ten luz, tam jest luz, to jest do regulacji, to jest do wymiany, to jest zajechane. A ja tym motocyklem bez problemu jeżdżę. Całkowicie bez problemu. Także mnie to tylko śmiać mi się z nich chciało. Także no, stwierdzili, że mój motocykl to jest złom. A od tamtej pory ile nim przejechałem? Także było 6200 w zeszłym roku i tak próbuję sprzedać. Cena schodzi, już niżej nie schodzę z ceny, bo by było tak, że oddaję za pół darmo motor. Także jest teraz 4990. Uważam, że to jest dobra cena, bardzo dobra. No samo oczywiście jestem stratny dużo na tym motorze. Jak go kupiłem, jak go eksploatowałem, ile w niego włożyłem, no to jestem na stracie, nie? Nie jestem na zysku. Ani nie jestem na... nie wychodzę na zero. Także mój ból, że ciężko sprzedać motor, to przede wszystkim jest to wina przebiegu, nie? Przebiegu na dzień dzisiejszy 103 tysiące. Motocykl 17 lat. 103 tysiące. Przebiegu. 17 lat, 103 tysiące przebiegu. Moim zdaniem całkiem normalny wynik. Szczególnie, że to jest motor do takich po prostu wycieczek, do tras, do podróżowania dobry. No i tak też wszyscy właściciele, tak jak i ja, z niego korzystali. I stąd też taki przebieg. Był taki jeden gość, który dzwonił i mówił, że no bardzo ciekawy, bardzo jeszcze oglądam twoje filmiki. No ciekawy.
I że no bardzo, ale tylko ten przebieg. Tylko ten przebieg. No i co ja mogę? Co ja mogę na to poradzić? Czemu przebieg nie pasuje? Także wiecie, ludzie w Polsce ufają, dużo ludzi ufa po prostu tym, co pisze na liczniku temu przebiegowi, że jak pisze 30 tysięcy, czy jak pisze 50, czy jak pisze 12 tysięcy, to jest dużo ludzi, którzy myślą, że no bo tak jest, taki jest przebieg. Ja w ogóle nie patrzę na takie rzeczy. Znaczy no, motocykl z przebiegiem 200 tysięcy km, no może bym już tak niechętnie bym go kupywał. No ale tu jest 100 tysięcy. Jakby nie patrzeć, przez 17 lat to jest normalny wynik. Ale jak spojrzeć, na przykład prześledzić całe OLX, całe Allegro, no nie ma drugiej takiej XJ z takim przebiegiem wystawionej. No to teraz można sobie pomyśleć, dlaczego? Dlaczego nie ma takiej z takim przebiegiem, takiego motocykla? Tylko ja tak dużo jeżdżę? Wątpię. Po prostu duża część tych motocykli, szczególnie sprowadzanych, ma po prostu cofane te liczniki. Jak motocykl sprowadzają, tak chyba też było z samochodami, z tego co pamiętam, tak jest, że po prostu robią pierwszy przegląd w kraju i na przeglądzie, znaczy no robią tą korektę, cofają licznik, robią przegląd i od tej pory ma niższy przebieg ten pojazd, nie? Przebiegu na 17-letni motocykl to dużo. Myślę, że wielu z was powie, że to niedużo, że to jest normalna sprawa jak na motocykl turystyczny, bo tak, jeżeli to byłby sportowy jakiś, no to faktycznie można pomyśleć, o kurde, to będzie zajechany. Ale motocykl turystyczny to jest przede wszystkim taka jazda 80-100 na godzinę bez męczenia silnika. No po prostu ja myślę, że dla takiego motocykla to jest pestka 100 km. Mam znajomego, który ma Afrikę Twin i mu by było właśnie 200 tysięcy km. No tylko że on już raczej nie sprzeda. Powiedział, że śmiało będzie jeździł, bo po prostu maszyna niezniszczalna, a zresztą tak ciężko mu będzie sprzedać, nie? No to jest ten ból. Bo na przykład mój motocykl mimo swojego przebiegu, to tak, ma udokumentowaną bardzo przeszłość, są książki serwisowe, nawet już mam 3 książki serwisowe. Mam faktury za naprawy, mam rachunki za niektóre części, które kupiłem. No także mam wszystko udokumentowane. I właśnie to jest to, nie? Że ludzie, co mnie boli, nie? Że ludzie mówią, a duży przebieg i już odpada. Ale jakby na przykład przyjechali i zobaczyli ten motocykl, jak on wygląda, jak na swój bieg, jak na swój przebieg, jak on jeździ, jak na swój bieg, jak na swój przebieg, to myślę, żeby się przekonali. Także
że na najbliższych dniach sprzedam Yamahę. No i co? Jak sprzedam, to będzie równoznaczne z tym, że już zaczną się poważne poszukiwania motoru nowego. Także już będę poważnie przeglądał ogłoszenia. Celuję w Fazera 1000. Najlepiej jakby mi się trafił jakiś już z opuprowaniem, bo jakbym chciał opuprować go, to 1500 zł dodatkowe. Jeżeli nie, to to też będzie dobrze, jak na przykład kupię za 10 tysięcy, opupruję go za 1500, wyjdzie 11500 i to może być motocykl idealny dla mnie. Myślę tak, ja już po prostu jestem prawie na 100% pewny, że po prostu wezmę Fazera 1000 starszego, tego FZS 1000, nie FZ1, bo to już są większe pieniądze. Po prostu już się tak i już po prostu jestem, można powiedzieć, po podjęciu decyzji. Na bieżąco przeglądam strony, wiem, które maszyny się od dłuższego czasu nie sprzedają. Codziennie przeglądam, wiem, co to będzie nowego. Także już tam się czaję. Także tyle, no tyle temat, co to był za temat, co te przebieg, a stan rzeczywisty motocykla. No, jeszcze tutaj można powiedzieć, że duży przebieg świadczy o tym, że motocykl jeździł, nie stał u mechanika, że po prostu był sprawny, technicznie cały czas, nie? Także byłem sobie w Katowicach, oglądałem kaski, bardzo mi się spodobały te kaski z taką kurtynką, że po prostu mniej tam będzie podwiewało. To może być coś dla mnie, bo ten mikrofon, wiadomo, mikrofon jest szyły na wiatr i jak tutaj, no jak będę kupował kas, na pewno wezmę taki z taką kurtynką, żeby mniej wiatru było słychać podczas nagrań. Ale porządnie przegoniłem XJ dzisiaj, jestem tak zadowolony z tego dnia. Jest 13 stycznia, 10 stopni, bezchmurne niebo i zaraz jadę sobie umyć jeszcze motorek. Bo w tym tygodniu podobno ktoś przyjedzie obejrzeć XJ. Cieszy mnie to, ale też nie mam takiej presji, żeby sprzedawać i na spokojnie to biorę. Także tyle ode mnie w tym motovlogu. Myślę, że trochę trwał. Chyba, że mi się tylko zdaje. Mam nadzieję, że coś było słychać na tej DTS-ce. No i tyle z mojej strony. Trzymcie się, wyczekujcie sezonu, bo już naprawdę blisko. Trzymajcie się, na razie.